biskupią z Lubeck i Meinheim. Ksiądz Lędzarzewicz wystarał się o przepustkę na poruszanie się dla siebie i prawo wydawania przepustek swoim wikariuszom w związku z przejmowaniem tej pomocy i jej dzieleniem na całą diecezję. W czasie kierowania parafią przez księdza Bernarda Lędzarzewicza dokonano jej podziału w celu utworzenia nowej parafii. Sprawa w pierwszym etapie natrafiła na opór władz, mimo trwającej odwilży politycznej. Pismem z 11 września 1981 roku skierowanym do Wydziału do Spraw Wyznań wikariusz kapitulny ksiądz Józef Jarnicki informował o zamiarze utworzenia parafii przy kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Jazłowieckiej w Szczecinku, która miałaby powstać z podziału dotychczasowej parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Wydział Spraw Wyznań w odpowiedzi z 9 października 1981 roku zgłosił zastrzeżenia. Biskup Jerzy w rozmowach z księdzem Lędzarzewiczem stwierdził, że nie wie co robić, bo władze nie chcą dać zgody. Wówczas ten zaproponował mu wystąpienie o utworzenie parafii pod wezwaniem świętej Rozalii z Palermo. Zgodę diecezja otrzymała, a nowa parafia została erygowana 11 grudnia 1982 roku. Powodem wcześniejszej blokady mogła być kwestia wezwania. Matka Boża Jazłowiecka związana była z tradycją dawnych Kresów Wschodnich. Poza funkcją proboszcza w latach 82-85 Bernard Lędzarzewicz był wicedziekanem dekanatu Szczecina. 16 grudnia 1985 roku ksiądz Lędzarzewicz został ustanowiony proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Turowie koło Szczecinka. Parafia erygowana w 80 roku przedtem była samodzielnym rektoratem wydzielonym ze szczecineckiej parafii pod wezwaniem Ducha Świętego. Ksiądz Lędzarzewicz był pierwszym proboszczem. Jego poprzednik, ksiądz Stanisław Wojnar, który wybudował plebanię, sprawował funkcję administratora. Społeczeństwo w turowskiej parafii było zróżnicowane, w niewielkim stopniu zintegrowane, wywodzące się z Polski centralnej i dawnych Kresów Wschodnich. Było również zróżnicowane pod względem etnicznym. Różnice mentalne wynikały także ze źródeł utrzymania. Część parafii stanowiły gospodarstwa indywidualne, pozostali związani byli z państwowymi gospodarstwami rolnymi. W nauce religii pomagały księdze Lędzarzewiczowi i jego dawne parafianki ze Szczecinka. Olga Zawadzka, siostra braci Bocheńskich, Joanna Dec, które nauczały w salkach katechetycznych. Religia weszła do szkół, zajęcia prowadził proboszcz Lędzarzewicz w czasach, gdy księża nie otrzymywali wynagrodzenia. Gdy proboszcz chorował na serce i był hospitalizowany, wspomagał go i zastępował w Turowie ojciec Alfred Rozynek ze Zgromadzenia Oblatów. Z końcem lipca 2009 roku ksiądz kanonik Bernard Lędzarzewicz został przeniesiony w stan spoczynku z miejscem zamieszkania w domu parafialnym przy kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w jego dawnej parafii w Szczecinku. Do powiedzenia należy się do księdza. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję bardzo panu doktorowi Leszkowi Laskowskiemu. A teraz o refleksję świadka historii poprosimy naszego gościa, księdza kanonika Bernarda Lędzarzewicza.